Jak widać, jeszcze ciemno, ale chyba możemy już zacząć. Także dobry dzionek, mamy wtorek 18 stycznia, jest godzina 7:30 rano, zapraszamy. Dzień zaczynamy od dość wczesnej pobudki. Naszych zawodników jeszcze przed siadaniem czeka ważenie i pomiar ciała. Dzień dobry. Do rana. Dzień dobry, witam panowie. Siódka. Jak tam, piszczu? Spoko. Dobra, jak to wygląda? Oczy pospawane. W trakcie śniadania prognozy się sprawdzają i z nieba zleciało parę kropel deszczu. Ale nie przejmujemy się tym i równo o 11 zaczynamy pierwszy wtorkowy trening na boisku przy naszym hotelu. Uwaga, kamera! Niewiele osób z przyjemności myje buty po treningu, także zagramy zaraz o to, kto będzie to dzisiaj robił. Dobra, nagrywaj, bo to raz się nie zdarza na strzały. Play for something? Teraz strzelam i idę. Aha. Mówiłem, że tylko raz takie coś. Dobra. Okej. Podałeś. Brawo. Tak jest! Brawo, Peścina! Pistolerek Krzysztof Piątek. Vamos! Wow! Przyjemniaczek. Ale brawo, Krasik. Trenerze, no. Jak ja mam butów nie mieć? Nice. Out duży. O, bro. Krasny duży wydał. Nice. Brawo. Finally. Jeden. Left. Brawo! Ale nie wiem. Okej, ostatnia kolejka. Masz tego? Nie mam. Rzuć się tam później te trzy bramki. Au! Dla fana, dla widza. Nie ciężka. Nie, dawaj. Nie pokarmy. Dawaj dogrywkę. Nie karmy. My dogrywkę. Wierzę! My jeszcze dogrywka, bo po zero mamy. Daj powolny, albo powolny. No tak, no kto pierwszy strzeli? No, wolny, nie wolne, dawaj tam. Pierwszy. Oje. Tak jest, Krapik. Dawaj. W ogóle nie masz presji. Nie masz szans, Karol, Bieszka. To jest ta chwila, ten moment. Nie ma. Nie ma. To mega ciężkie. Po treningu nie może brakować żadnej piłki, więc przeczesujemy okoliczne zarośla. Oby się znalazły. Nie, no aż tak chyba nie poleciało. Misza, sprawdzenie kleju. Prawie, no? Ona tam była? O,
Właśnie skończyliśmy trening i zajrzeliśmy na chwilę do kierownika. Zajrzeliśmy, dzień dobry, witam serdecznie po treningu. Komputer w zasadzie otwarty, dlatego jest po treningu. Co tam dobrego? Na czym polegał dzisiejszy trening? W sumie widziałem, że była jakaś gierka, co to był mini turniej jakiś chłopaków, czy na czym to polegało? Tak, mieliśmy dzisiaj na treningu małe gry, podzieliliśmy drużynę na kilka zespołów i zrobiliśmy taką grabinkę turniejową. Tutaj zresztą mamy listę, graliśmy w 6 zespołach, 4-osobowych i wygrała ten turniej drużyna w składzie Juga Slosza i Hanka Rivaldo Junior. I teraz wjeżdża zdjęcie tej drużyny. Jaki plan na dalszą część dnia? A dalsza część dnia to siłownia. Dzisiaj już nie będziemy wychodzić na boisko, jeden trening na boisku, jeden na siłowni i odprawa też już powoli przygotowujemy się na jutrzejszy sparing z Rapidem 1. Jeszcze zanim zaczniemy drugi trening na siłowni, klasycznie mamy obiad i czas wolny. How are you? Dawaj, bro. Zobaczymy, jak Kebo ma w pokoju, widoczek, proszę bardzo. Prezentacja. Dziękuję bardzo. Beautiful. Tomorrow will be sun hopefully, but today, cloudy. That's nice. Perfect. Przechadzam się tutaj po ogrodach hotelowych, nie do końca byłem pewien, ale tak. To jest nasz fizjoterapeuta, Przemysław Kutera. Proszę bardzo, jakie tutaj. Klasa, klasa, naprawdę. Widać, w Krakowie pracują ludzie wielu talentów. Ale to było wysoko. No. Aż się sam zaskoczyłem. O, marketing też coś u nas potrafi. Brawo. No, proszę bardzo. A widać, że nie ma amatorki. Brawo. Te 20 minut 213 kalorii, niż jak ktoś ciężko spali. Nawet na takie. Po aktywnie spędzonym popołudniu zmierzamy na drugi trening. Jak będzie 130 będzie dobry rezultat. Proszę? Jak będzie 130 to tam możemy nagrać. Dobrze. Trening na siłowni został podzielony na dwie grupy. Pierwsza z nich wystartowała już o 17. Dla pierwszej grupy to już koniec treningów na dziś. Niektórzy z drugiej grupy przybyli wcześniej od reszty. Ahoj! Ahoj! Happy very much. I'm his personal coach. I'm good hands. Jak widać, trenerzy również korzystają z chwili na siłowni. Ale nie tylko oni. Nawet kamerzyści Krakowi ciężko trenują na pogodzie. I tak kończymy ten długi, ale jakże owocny czwarty dzień zgrupowania. Dobranoc.